Witajcie kochani na tygodniowym horoskopie. Witam was serdecznie i jak zawsze z wdzięcznością dziękuję, że jesteście i przyczyniacie się kochani do rozwoju tego naszego pięknego mistycznego ogrodu samą swoją nawet obecnością. Cudownie, dziękuję, dziękuję z serduszka. Pamiętajmy wszyscy, że jest to czytanko ogólne, więc bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, dla których jest to ważne, istotne i mają to na dany czas usłyszeć. Pamiętajcie, że są to czytania otwarte, czyli możecie też sobie sprawdzać nie tylko ze słońca dany znak zodiaku, ale też bardzo często dużo bardziej rezonują te znaki, które mamy w ascendencie, w księżycu, w Marsie, w Wenus, w Merkurym, w zależności o jaki obszar życia nam chodzi. I tutaj, jeżeli ktoś nie wie, zapraszam do obejrzenia króciutkiego materiału, link będzie poniżej w opisie albo w komentarzu na temat kosmogramu, jak go stworzyć i jak go zrozumieć. Oczywiście zapraszam na Tarot i Orakle, nowy kanał, kto ma ochotę. Wszystko na temat kart, nauka Tarota, o wahadełkach, przeróżne magiczne, fajne rzeczy się tam dzieją i będą działy. A teraz zapraszam do czytania horoskopu na ten tydzień. Witam serdecznie, witajcie kochani, witam wszystkie osoby spod znaku Lwa. Wyższa jaźni, bardzo proszę o informacje dla Lwów na ten czas. Jakieś rady, podpowiedzi. Ok, sprawy prywatne, trzy buławy, zaczynamy od trzech buław. I rydwan, no tak. Muszę wam powiedzieć, że ten czas, ten tydzień jest taki rydwanowo-wisielczy. Ciekawe, czy się nam wisielec pokaże też i u lwa. Mamy jeszcze sześć pentakli i tutaj mamy pięć buław jako radę do obu obszarów. Zobaczcie, jaka piękna tęcza tutaj padła, czyli coś tutaj dobrego dla lwów w tym czasie. Ja wierzę, że wszystko, co się dzieje na sesjach, jest na sesjach, na nagraniach, także z jakiegoś powodu się dzieje i po coś, prawda? Czyli coś tu nam jest pokazane, jakieś szczęście dla lwa. Okej. Dobra. Tutaj na końcu jeszcze czuję, żeby powiedzieć, mamy pustelnika, czyli będzie trzeba poszukać jakiejś informacji, jakiejś prawdy, jakiejś wiedzy, jakiejś świadomości. Czegoś będzie trzeba nam poszukać w tym tygodniu. No dobra, tak czuję, żeby wziąć runę na początek, na ten tydzień. No ciekawe, 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 dlaczego? Ach, no tak. Runa Mannas. Powiem wam, że to jest bardzo ciekawa runa. Ona nam pokazuje, że tutaj raz, że będzie potrzebna taka przenikliwość spojrzenia, mądrość w postrzeganiu tego, co przychodzi. Też patrzenie na człowieka jak na człowieka, jak ja to mówię, czyli jakby traktuj drugą osobę tak, jak ty chcesz być osobą traktowaną przez innych, prawda? Jest to ogólnie człowieczeństwo, jakby wymiana między ludźmi, porządek społeczny, wszystko, co jest tu związane z tą naszą współpracą kolektywną, też wymianą kolektywną, więc może tutaj przyjdą takie kwestie, gdzie ktoś może będzie coś chciał od ciebie, ty może będziesz chcieć coś od kogoś i będzie tutaj potrzebna jakaś właśnie wymiana. Ale uwaga, żeby nie popaść w taką konkurencyjność, przyciąganie liny, prawda, udowadnianie sobie nawzajem, bo piątka buław pokazuje, że może tu być jakieś takie rozognienie, prawda? Tak, dobra, idźmy dalej. Co tu jeszcze czuję? No ta runa Mannas generalnie nam mówi o tym, że każdy ma gdzieś jakąś tam rolę, prawda, do odegrania w społeczeństwie, w rodzinie, wiadomo. Jeżeli jakby odgrywamy te role, jest wszystko ok, ale jeżeli zaczynamy się buntować, no to też otoczenie zaczyna się buntować. Więc tutaj mam poczucie, że ktoś tu może zacząć się buntować, chcieć coś zmienić, też jakiś lew, prawda? Zobaczcie, tutaj w obszarze pracy mamy 7 buław, potem 6 buław jako rada, czyli podążaj do równowagi bardziej niż do konfliktu. Taka jest rada. Natomiast widać, że tutaj lwy się bronią, bronią swojej pozycji. No i pytanie, przed kim lwy się bronią w tym tygodniu, prawda?
No dobrze, dopytajmy dalej. As kielichów, czyli tu na pewno uszanowanie swojej energii, uszanowanie swoich potrzeb. I zobaczcie, mamy cztery buławy. Ciekawe, cztery buławy, pięć buław, sześć buław, siedem buław. Zobaczcie, jest taka sentencja wzrostowa tutaj. Ja bardzo uwielbiam numerologię i to, jak dużo ona nam przekazuje. Czasem pytacie, kochani, czym są te cyferki w tytule, to są numerologiczne kwestie, które wyciągam z czytań, więc jak na przykład są dwie karty trójeczki, to piszę 33, jak są dwie siódemki, 77, tak jak tu mamy, już mamy 77, mamy 66. Tak, dobra, 7 buław w obszarze pracy, biznesu, finansów dla lwów, co to tutaj znaczy? Przed czym tutaj lwy się bronią? Albo co lwy tu bronią? Lwy tu bronią tego, co jest dla lwów piękne, wspaniałe, co lwy kochają, co jest dla lwów wartością. No właśnie. No i chyba nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo dla każdego lwa może to być coś innego. I mamy sześć buław i mamy paziak kielichów, czyli uważaj, żeby w tej obronie jakby się nie pogubić. Wybieraj walki do stoczenia, poszukuj równowagi, poszukuj możliwości wyciszenia pewnych rzeczy bardziej niż wojowania. Dlatego, że szkoda tutaj twojej siły, ja mam poczucie, że suma summarum i tak będzie dobrze, a kiedy za dużo jakby wkładasz mocy, energii w pewne kwestie, to tylko stracisz tą siłę niepotrzebnie. Natomiast to jakby nic nie zmienia. Takie mam poczucie jakby to, że to nic tu nie wnosi, prawda? Dobra, co mamy dalej? Zobaczcie, cisza, o tym mówię. Wycisz się troszeczkę, lwie, tutaj. Pozwól sobie na wyciszenie, na odpoczynek, na takie poszukanie tego miejsca dla ciebie, gdzie możesz sobie przycupnąć, nie wiem, muzyki posłuchać, książkę poczytać, iść na spacerek, żeby się wyciszyć, żeby też ten ogień swój wewnętrzny wyciszyć. Bo czuję, że tutaj będą lwy jakby aż w środku chodzić, prawda? Zapanuj nad tym swoim wewnętrznym ogniem, nad tą energią. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie, zobaczcie. Czyli żeby naprawdę móc odpocząć, trzeba sobie pozwolić na tą ciszę, prawda? Zobaczmy, co dalej. O, zobaczcie, jak cudnie. Detox your friendships, czyli no właśnie. Oczyść swoje relacje, oczyść swoje związki. Tutaj akurat mamy to w obszarze pracy, czyli widać, że ewidentnie gdzieś w pracy, może w szkole, masz gdzieś kogoś, kto jest taką trochę toksyną dla ciebie. Może przed tą osobą się ciągle bronisz, może ta osoba ma taką ciężką energię, prawda? Więc jeżeli jest coś takiego, a masz możliwość to zmienić, to tutaj jest podpowiedź, zrób to jak najbardziej. Natomiast paść kielichów pokazuje, uważaj, żeby nie mieć nadziei, że się wszystko samo zrobi, że się wszystko samo poukłada, prawda? Czyli to jest taka naiwność wtedy, kiedy pozostawiamy sprawy swojemu biegowi i nic z tym nie robimy. To tutaj ja nie czuję, żeby to miało prowadzić do czegoś dobrego. To jest takie ostrzeżenie, nie puszczaj kierownicy jakby, prawda? Trzymaj kierownicę, aczkolwiek może trochę zwolnij po prostu, żeby udało ci się trochę odpocząć. Tutaj twój umysł ewidentnie, lwie, musi odpocząć. Zobaczcie, nawet teraz na chwilkę słońce zachodzi. Widzicie, jakie to jest wymowne? Pozwól sobie na to, żeby się wyciszyć. Nawet słońce czasem odpoczywa. Zobaczcie, widzicie? Wymowne bardzo, przynajmniej w moim postrzeganiu. Dobra, zobaczmy sobie sprawy prywatne. Trzy buławy. Ktoś tutaj patrzy w inną stronę już. Ktoś by chciał wyruszyć w dalszą drogę. Zobaczcie, ktoś tutaj pragnie czegoś nowego, przeżyć coś innego, coś wspaniałego, coś pięknego. Ewidentnie mamy dwie karty, które mówią o przemieszczaniu się. Gdzieś, no, wow. No to jest kosmiczne. Dwa razy rydwan, kochani. Bardzo tutaj chcę, ktoś chce pójść do przodu. Mamy sześć pentakli i cztery kielichy.
Jest to osoby, które po prostu sobie myślą na zasadzie, miało być inaczej, miała być lepsza równowaga, miała być lepsza wymiana, co innego tutaj było obiecywane, teraz tego nie ma, dlatego zabieram moje zabawki i sobie idę. I tutaj powiem wam, że to i sobie idę, to dla wielu lwów może być nawet, a nawet dla ciebie może być zaskoczeniem, jak szybko wyskoczysz z tego dotychczasowego gniazdka. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że może powrócić ktoś do was w przyszłości, ktoś, o kim jeszcze myślicie, gdzie tu jeszcze jakieś emocje, uczucia są, żeby coś wyrównać, żeby coś wyjaśnić, żeby coś przegadać, może coś ma być wypowiedziane, trzeba usiąść razem i żeby była jasność, żeby się stała jasność, klarowność, prawda? Coś tam jakby nie było domknięte w tej waszej relacji, natomiast dwa rydwany, kochani, trzeba się liczyć, że będzie się działo dużo w relacjach, związkach w tym czasie. Ja tu czuję, że może powrócić nawet więcej niż jeden wracacz z przeszłości, żeby coś wyjaśnić. Nie musi to być ktoś romantyczny, może to być po prostu ktoś. I tutaj ta piątka była w przestrzega, żeby właśnie nie szarżować tu za bardzo, jakby żeby nie tracić energii na coś, co jest przeszłością i po prostu jest takim wspomnieniem przeszłości. Więc jeżeli to cię jeszcze złości, denerwuje, zastanów się dlaczego, ale nie marnuj na to energii po prostu swojej, na tej zasadzie. Dobrze, lwy kochane, zobaczmy tutaj. O, nie ma wisielca, wow. No to wow, bo to jest pierwszy znak, który ma tylko rydwany i to dwa. Więc kochani, będzie pęd, będzie energia, będzie się dużo działo, trzeba tu odpocząć przed weekendem, żeby potem mieć siłę to wszystko ogarnąć. Tak, tak, odpocznijmy kochani. Im więcej kto ma lwa w kosmogramie, tym więcej się będzie działo. Dobra, zobaczmy, kontakt, zobaczcie, wow, o tym mówię. Skontaktuj się z kimś dla ciebie wyjątkowym, ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Czyli też i lwy będą mieć taką potrzebę, żeby wyjść do kogoś, gdzie nie ma między wami rozmowy. Jest ta rozmowa przerwana, będziecie chcieli z kimś pogadać, wyjaśnić coś, a może po prostu się odezwać, hej, co tam u ciebie, prawda, jak sobie radzisz, czy wszystko ok. Kopy lat, prawda, nie było rozmowy, spotkajmy się może na kawkę, herbatkę, pogadajmy. Dokładnie, tak czuję, że dużo będzie takich wymian i będzie się też chciało spotkać z wieloma osobami, jakby poświęcić wielu osobom ten czas. No i zobaczcie, zobaczcie, time with friends, dokładnie, czyli gdzieś z kimś wyjść, gdzieś z kimś pogadać, prawda, wymienić się, poopowiadać, po prostu having fun, czyli mieć ten czas zabawy dla siebie i dzięki temu też ta głowa tu odpoczywa wtedy, prawda? Bo pamiętajcie, że to jest główne zadanie dla lwa na ten tydzień. Pozwól sobie, żeby twoja głowa odpoczęła trochę. Daj odpocząć umysłowi. Przestań go tak zadręczać. Tak, wyłącz to na chwilę, prawda? Każdy sprzęt musi na chwilkę móc odpocząć. Nasz też. Ktoś tu chce powiedzieć, jak się czuje. No i to są te wracacze właśnie. Ktoś chce tu przekazać informacje dla lwa. Może to ty chcesz też komuś powiedzieć, jak najbardziej. Ktoś tutaj mówi, że staje się lepszą osobą. Zobacz, nie wiesz tego, to jest prawda ukryta. I trzecia informacja. Ktoś tutaj mówi, ach, ale mi się podobasz, lwie. Tak mi się podobasz. Może ten ktoś też przyjść. Czyli to nie musi być wracacz. Mogą tu też być, kochani, nowe osoby, które wparują nagle do życia lwa. Z buta wejdą, po prostu tak to się mówi, i będą tu coś chciały od lwa uzyskać. Natomiast w pracy duże szaleństwo, dużo się dzieje, duża intensywność jakby, tak powiem, więc nie do końca lwy będą mieć tu ochotę właśnie na jakieś wymiany, że tak powiem, z nowymi osobami. Natomiast kochane lwy, co mogę doradzić? Nie odrzucajcie tych osób, które pojawiają się nowe, bo możecie stracić naprawdę kogoś fajnego. Możliwość poznania tej osoby, natomiast poproście o czas, prawda, że tam, nie wiem, tydzień, dwa i się dopiero umówcie.
bo mam nadzieję, że troszkę ta energia nam zwolni, wyciszy się troszkę przez ten czas. Nadzieję mam taką, pamiętajcie, co mówię, kochani. Czyli to nie jest oczywistość, bo czuję, że teraz bardzo dużo się zmienia i no właśnie. No właśnie, bardzo dużo się zmienia i musimy po prostu obserwować rzeczy na bieżąco, jak przychodzą. Dobrze, zobaczcie, jak tu wpadło nam coś. Idź za głosem serca, intuicji i wewnętrznego instynktu. Cokolwiek się będzie działo, jakiekolwiek decyzje będzie trzeba podjąć, to jest dla nas lwów teraz na ten czas najważniejsze, żeby właśnie w ten sposób działać, prawda? Idź za głosem serca, intuicji. I daj odpocząć głowie. Pamiętaj o tym, lwie, to jest numero uno tutaj na ten tydzień. Primo najważniejsze. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Dobra, zobaczmy jeszcze mini, wybierz kartę na trzy możliwości dla lwów na ten czas. Jak patrzę na te dwa rydwany, kochani, też mi się gorąco robi. Także tak. Będzie pęd, będzie się działo, przygotujmy się wszyscy, czyli co mam zrobić? Odpocząć przez weekend, na maksa odpocząć, naciągnąć akumulatory, naładować na maksa i w poniedziałek odważnie, prawda, wziąć się za to, co tam przychodzi. Tak, okej, okay. Mini, wybierz kartę, możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, mamy trzy możliwości, jeden, dwa, trzy, jedyneczka, tutaj mamy może dwa, tu mamy nie i trójeczka, zdecydowane tak. Dobrze, kochane lwy, utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.